Halo, halo, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Wojtek, a to jest kolejny odcinek z Crash Bandicoot 4. Moi mili, dzisiaj zabieramy się za Słone Wybrzeże, także będziemy tutaj w rolach piratów. Wcielimy się? Nie wiem, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Ja oczywiście dziękuję wam bardzo serdecznie za wszelakie możliwe tutaj komentarze z waszej strony, także już mniej więcej ogarnąłem, że te kasety Neo możemy zdobyć pod warunkiem, że nie zginiemy do momentu dojścia do kasety. Natomiast wszystkie rzeczy pokroju, zdobywania klejnotów, bonusów i innych tego typu rzeczy będziemy ogarniać sobie na spokojnie na live, więc tutaj, wiecie, możecie iść zafollowować Twitcha i czekać na live'a po prostu. Natomiast domyślam się, że będzie tutaj nasz kolejny przeciwnik i nie mam zielonego pojęcia, kto to będzie. Ale dowiemy się. Natomiast bardzo mi się podoba... Oj. Ej, a jak tam coś jest? Ta moja wewnętrzna, że tak powiem... No wiecie, o co chodzi. Moje wewnętrzne ja mówi mi, że może coś tam być, ale może nie będę... tutaj na wszelki wypadek próbować. Domyślam się, że tutaj tych panów musimy unikać, więc nawet nie będziemy tutaj próbować i kombinować. Dobra, TNT idzie do wysadzenia. Tu musimy delikatnie, ponieważ mamy nitro, które oczywiście będziemy mogli w razie czego wysadzić najprawdopodobniej później na końcu mapy. Hacia! Dammit. Przypaliło mi dupę. Dobra, pierwszy zgon, więc już niestety, ale jeżeli będzie tutaj kaseta Cortexa, niestety nie będziemy w stanie jej w żaden sposób zdobyć. Więc cóż się mówi, trudno. Widzę, że tam pokonałem jakiegoś typka, czyli możemy tutaj sobie ładnie ogarnąć. Oj, nie. Smoczku, do widzenia. Teraz tak, ja tutaj widzę, że nie mogę za bardzo sobie pozwolić na to, żeby tą jedną skrzynkę, bo tu coś będzie wyżej. Oczywiście, że jest wyżej. I plum. O nie. Dobra. Na spokojnie, bez spiny, nic nas nie śpieszy, nie robimy tutaj żadnych poziomów na zasadzie szybko, więc na spokojnie. Ups, jakiś skarb, mogę to? Nie mogę. Dammit. Chyba muszę na kolegę wskoczyć. Dobra, to są oczywiście wszystko nowi przeciwnicy, wszystkie poziomy są nowe, nigdy w nie grałem, więc wiecie, to też jest kwestia tego, że nie za bardzo czaję, jak tutaj niektóre poziomy mogą jeszcze działać i wyglądać. Także pamiętajcie o tym. Dobra, jest kolejny pan smok. I nie wyciągamy noża, nie wyciągamy. Teraz tak, w odpowiednim momencie. Nice. Dobra, zabijemy go z góry. Domyślam się, że tamtą meduzę... Boże, meduzę. Tego pana chyba też możemy z góry pocisnąć. I co ja zrobiłem najlepszego? Nie kliknąłem tego, co powinienem. Ale wiecie co, jak już w sumie straciłem tyle żyć. Tu nic nie ma. O matko boska. Dobra. Nikt nie mówił, że będzie łatwo, Ja mówię, ja się tylko troszeczkę obawiam tutaj ogarniania tych poziomów wszystkich na ewentualne moje maksowanko, bo próby czasowe i tak dalej, domyślam się, że 3500 razy będziemy musieli przechodzić konkretny poziom, żeby oczywiście go nie wierzę w to, co zrobiłem. Dobra, widzę, że dostaliśmy aku, bo przecież gra stwierdza, że nie umiem grać. No dobra, damy radę chyba. Dobra, na spokojnie, bez spiny, ogarniemy to, zrobimy to. Mówię, na spokojnie. Mamy aku, więc w razie czego jesteśmy oczywiście bezpieczni, delikatnie, ale jesteśmy, bum. Nie, dobra. Powiem wam, że te skrzynki są zdradzieckie, kurcze. Bardzo wręcz bym powiedział, że są zdradzieckie. Teraz tak, jak ja mam się z tym panem tutaj ogarnąć? No i straciłem maskę? Wydaje mi się, że my chyba musimy go jednak od góry dziabnąć, ale mogę się mylić, kurcze. Bo patrzcie, on ma w sumie te noże z każdej możliwej strony, więc najprawdopodobniej będzie to...
konieczność, tak, od góry. Dobra, dostaliśmy widzę dodatkowego aku. Ach, jest checkpoint. Nice, w końcu. Powiedzcie, że dziabnie go. No, nie dziabnie go. Do widzenia. Nice. I zobaczcie, tutaj była kaseta. Kurczę, tak blisko byliśmy. Ajajajaj. A, czyli tu jeszcze mamy... O kurde. Czyli widzę, że my tu jeszcze możemy rozbijać skrzy... O kurcze, no to to może być trochę problematyczne. Oj, chciałem zejść w dół. O kurde, o. Aha, dziabnąłem się. Świetnie po prostu. Mówię, nie jest łatwy ten crash. Zdecydowanie nie jest łatwy, naprawdę, kurczę. To jest nowa, to jest zupełnie, słuchajcie, nowa rzecz tutaj w crashach, więc dobrze by było, gdybyśmy to... Musimy to jakoś rozgryźć, nie ma tutaj za bardzo innej możliwości. Staram się zdobyć wszystko, jak tylko mogę. A i tego nie zdobyłem. Dobra, trudno się mówi. No nie wierzę, że nie zdążyłem. Ale trzeba tu szybciutko lecieć, kurczę. Wszystkich skrzynek na pewno wiem, że nie zdobędę. To już teraz wiem, chyba że będziemy, mówię, próbować do usranej śmierci. Jest na to szansa. Dobra, spróbujmy zdobyć je wszystkie. Dobra, przyszliśmy dalej. Świetnie. O! To napomógł? A, domyślam się, że ten pan, który jest tutaj. Mamy aku, na dzień dobry. Co ten krab robi? Aha, już widzę, że musimy go w dupkę pewnie. To oczywiście, że tak. Dobra, kolejny krab. Na pewno trzeba go w dupala dziabnąć. I teraz mamy jakby dwie drogi. Zobaczcie, mamy jedną i drugą, więc domyślam się, że jedną i drugą będzie trzeba przejść. Pewnie któraś z nich jest tą drogą trudniejszą ścieżką, w sensie. Więc... To się nie ruszy? Nie, to się nie ruszy. Aha, dobra, to nam się zamyka. To już będę mieć na uwadze. Domyślam się, że wróci. Więc teraz lecimy. Mamy jeszcze w razie czego jednego aku. Dobra, pokonani. Nice. Świetnie, no i mamy tą drugą drogę. Czyli mogliśmy przejść albo jedną, albo drugą ścieżką. Więc albo będę musiał się wrócić, albo jakoś inaczej da się to... Wszystkie widziałem. Teraz co mi da to? Ja chyba niepotrzebnie robię, że się wracam w ten sposób. Oj, właśnie o tym mówiłem. A, nie zgarnęliśmy czekajcie, a tutaj? Nie, dobra. Mówię, najgorsze jest z tego wszystkiego to, że gra jest zupełnie nowa, więc wszelakie sekrety i inne rzeczy, które tutaj gdzieś są, gdzieś się pojawiają, są zupełnie nowe, więc trzeba wszystko samemu odkrywać. Kurde, tak nie mogę, okej. Dobra. I teraz tak, mamy tą jedną i drugą ścieżkę. Wydaje mi się, że to jest ta trudniejsza ścieżka. Mogę się mylić? Nie, to jest, mam wrażenie, nawet ta łatwiejsza, bym powiedział.
Aha, i tutaj już byśmy doszli. W ogóle widzę, potraciłem punkty w głupi sposób, bo tam była... Dobra, jest checkpoint, czekajcie, ja ten checkpoint sobie wezmę. To jest oczywiście nasz przeciwnik. Dobra, nie będziemy tutaj wracać. Tamtą ścieżką już przeszliśmy, więc mówię, to sobie zostawimy w razie czego na nasz bonusik live'owy. Jak to jest możliwe? A, dobra, to chyba już wiem, jak będzie trzeba zrobić. Trzeba podejść delikatnie. Chciałbym to życie zdobyć, nie będę ukrywać. Tylko delikatnie. Dobra, wzięliśmy życie, ale nam się fuksło. Teraz tak, na górze widzę, że jest TNT. Wysadźmy to. Dobra, a tego nie mogę w żaden sposób. O kurde! I have no idea jak, ale się nie zrobiło tak jak powinno. O kurcze. Dobra, ja mam propozycję. Przejdźmy to po prostu. Naprawdę, przejdźmy to. Mówię, maksować to wszystko będziemy oczywiście na live'ach. Także na spokojnie. Będziemy mieli na to czas, a nie chcę tutaj was też za długo zbytnio... O kurde. Dobra, cofnijmy się. Tamto nie wybuchnie. Nie, tamto nie wybuchnie. Dobra, i to będziemy mogli sobie rozwalić. Wojtku, spokojnie. Tutaj myślę, że nie będziemy nawet tego dotykać i ruszać, bo... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oj, dobra. I teraz jesteśmy w stanie to wysadzić i teraz teoretycznie moglibyśmy wrócić po skrzynki. 21 i to będzie ta 22, znając moje życie pewnie spadnę. Albo i nie. Także super, bonus mamy zrobiony na 100%. Świetnie. 173 skrzynki są ogólnie. No na pewno wiemy o tym doskonale, że już kilka ich pominęliśmy poprzednio, bo nie poszliśmy też jedną drogą. Natomiast wydaje mi się, że do tej pory chyba tylko tą jedną drogę pominąłem. Jako te moje punkciki. A co mamy tutaj? Dobra. Okej, tu jest, zobaczcie, jakaś droga na bok. Skrzynia skarbów. Znaleziono ukryty klejnot, nice. Czyli udało nam się w tym poziomie ten jeden ukryty zdobyć. Bardzo mnie to cieszy. Tutaj też widziałem po boku zaraz jest myk z niewidzialnym klejnotem. Nie! Fuck! Damn it! Co to jest? Zapomniałem, że my się odbijamy od tego wszystkiego. A tu jest jakiś... A nie, dobra, to jest ten poziom. Stąd wróciliśmy, jeżeli chodzi o bonus. Dobra, tu możemy sobie na spokojnie przejść. Domyślam się, że tamten klejnot jest zdobyty. Kurczę, teraz nie wiem, czy go zdobyliśmy. A nie, nie zdobyliśmy go, ale mogę chyba tu przeskoczyć, prawda? Oczywiście, że tak. A, już jest zdobyty, dobra, okej. Tu był jeszcze ten! Koleżka, do widzenia. Dobra, zdobądźmy łumby dodatkowe. No muszę tutaj ten... Jednak chciałbym to wysadzić, jakby nie patrzeć, tylko... Dobra, zatrzymajmy się na tym. Tak będzie najlepiej. Dobra, ściągnięty. Tam są, wydaje mi się, że wrota, które będą nas już do samego koniuszka ogarniać, ale... Wróćmy się jeszcze na chwilę tu. I tutaj po drugiej stronie też, jak widzicie, coś jest, ale kurczę, boję się trochę tutaj wejść i wrócić. Więc może nie kombinujmy za bardzo. Jednak jakby nie patrzeć, chciałbym to przejść, ale jest checkpoint, więc to jeszcze nie koniec.
Dobra, wszystkie TNT, one chyba wybuchną, tak, one wybuchły naraz, nice. I tam już widzę, że jest końcóweczka totalna. Więc w sumie tak checkpoint przed samym końcem. Ciekawe. Dobra, wysadziliśmy, moi drodzy, całe tutaj wszystko. Uuu, w ogóle jaki skarbiec fajny. Ale nie mam wszystkich skrzynek i to jest raczej do przewidzenia, że nie będę mieć. Brakuje nam skrzynek... 14? 14 chyba nam zabrakło. Poziom ukończony. Nie będę ukrywać, te poziomy są naprawdę trudne. Zdobyliśmy natomiast 4 tutaj klejnoty, także bardzo ładnie. No i próbę czasową oczywiście, ale to... Swoją drogą. Kurczę, 15 minut nam zajął ten poziom. Ja pierdykam. No ciekawie jest. Naprawdę jest ciekawie. Zobaczymy, jak to się wszystko dalej ogarnie, potoczy. Dobra, mamy kolejny statek, widzę. Tutaj widzę, że w jednym z tych poziomów będzie chyba boss, bo jak widzicie jest czacha. Więc nie wiem, czy to nie będzie już czasem niedługo, jakby nie patrzeć, taki definitywny koniec. Uuu, a ty to kto? Hak, Linka i Kotwica. Okej, okay, ale słuchajcie, ktoś wyskoczył nam tutaj z szczeliny. Pytanie tylko, kto to jest? Ale Hak, Linka i Kotwica? Oj, trochę mi się to nie podoba. Tak delikatnie rzecz mówiąc. Czyli naszym zadaniem będzie uratowanie Crasha i Coco. Uuu, tam już widziałem skrzynkę w powietrzu. No właśnie, znaki zapytania i to mi się nie podoba. Nie wiem za bardzo, co to jest za posta. Uuu, skopa? Co możemy robić? Ej, nice. Okej. Okay. Całkiem sympatyczna ta postać, ale tak jak wspomniałem już wcześniej, absolutnie nie mam zielonego pojęcia, kim ona jest. Czy tam mogę? Nie wiem, miałem wszędzie najlepiej. Tutaj w ogóle jakaś ukryta skrzynka po boku jest. Wystrzel hak! Uuu! Okej, mam jakieś haki. A mogę go złapać na ten hak? Nie, nie mogę. A tutaj, na tą skrzynkę tam? Nie. Ale co mi hak daje? A, czyli ja hakiem mogę tutaj te skrzynki... A, widzicie! Czyli ja nie muszę po te skrzynki w żaden możliwy sposób gdzieś tam łazić. Mogę je oczywiście sobie zdobyć stąd. Świetnie, dobra, czat. Czyli w razie czego będziemy mieli tutaj dostęp tą postacią oczywiście do skrzynek, które gdzieś tam będą po boku. Okej. Okay. Czaję już. Ciekawa postać. Tylko mówię, zastanawiam się bardzo, kim ona jest. Aha, czyli mogę się odbijać od ścian, sympatycznie. Na dzień dobry, ukryty klejnot. Okej. Tego się nie spodziewałem, przyznam wam się bez bicia. Mamy aku, ale gdzie ja muszę zejść, w dół? Czy w górę musimy? Chyba w dół. Oj, nie to. Dobra, skopa dostał. Czyli widzę, że nie muszę go w tej jego gacie z tyłu działać w żaden sposób. Bardzo interesująca. Oj, no to było do przewidzenia, ale bardzo interesująca postać, naprawdę. O kurczę, taka skubana jest. To mi, wiecie co, trochę przypomina połączenie Crasha w sumie i Coco, ale... Kim ona jest? O kurde, umarł. Ale ma śmieszną przepraszam. Nie żyje, ale ma i tak śmieszną tutaj animację umierania. No i znowu. Czyli widzę, że tutaj nie mamy takiego stricte kopania jak Crash.
Dobra, jest Linka tutaj na spokojnie. Tam jest w ogóle życie, zobaczcie. Interesujące to jest, naprawdę, przyznam się, bez bicia. Okej. Okay. Ale tu mnie dziabnął. To jak ja mam go, przepraszam bardzo, tutaj... kolegę zrobić? Dziwne. No dobra, spróbujemy. Nie! O, come on! Ale mamy 19 żyć, to jest bardzo dobry wynik, więc myślę, że tutaj to nam pozwoli dosyć długo przeżyć. Kurp. Chciałem podskoczyć podwójnie, ale nie wyszło. Aha, i teraz już dostajemy złote łumby, okej. No dobra, jak ja mam go tutaj... Dobra, tak trzeba było. Wyhaczyć ten odpowiedni moment. Tu może być ciekawie, ale dobra, mamy checkpointy. Aha, okej. Myślałem, że mogę zejść, niestety nie. Uhuhu. Tamtej chyba skrzynki nie wezmę. Nie, szybko! Dobra. O, dobra, możemy jednak wziąć. Ale bardzo mi się podobają te poziomy, naprawdę. Są takie mega przyjemne, mega sympatyczne. I samo to, że można śmiało powiedzieć, że piraci, bardzo mi się podoba. Puk. Jest tam ktoś? Nie, zdecydowanie nikogo nie ma. A, przejdę! Przeszedłem. Dobra, straciliśmy aku, trudno się mówi. To można na spokojnie wysadzić. Mamy checkpoint na górze. Masz dupę. Nie chcę tam za bardzo, chcę tu, póki co. Aha! Aha! Żeby zdobyć to życie, ja to nie będę kombinować. Wiem, to jest życie, życie jest ważne i istotne, ale... Naprawdę nie chcę za bardzo tutaj przekombinować i wykombinować, ale jak ja mam... Aha, dobra, tu się nam pojawił znacznik. Kurczę, ciekawa postać, jestem bardzo ciekaw, kim ona jest. Nie wydaje mi się, żeby wcześniej była tutaj jakakolwiek... O kurde. Nie wydaje mi się, żeby tutaj gdziekolwiek wcześniej w jakimkolwiek crashu była informacja odnośnie tego właśnie, kto to jest. Więc domyślam się, że nowa postać. Zresztą umówmy się, że mamy nawet tutaj znaki zapytania, więc... A, mogę ich też... A, czyli w ten sposób też mogę się tutaj nimi zająć. A czekajcie. O, no wiedziałem, że spadnę. Wiedziałem, dobra. To nie będziemy próbować, natomiast już wiemy mniej więcej, jak to wszystko zrobić. Dobra, i tutaj mamy też postacie, które są jakby odporne na łapanie. No myślę, że ten też pewnie jest odporny. Tak. Ale oni już nie są. Ciekawe, bardzo ciekawe. Okay. A i tu już jest końcówka. I tu jeszcze dodatkowe życie na koniec. Słuchajcie, zdobyliśmy 91 ze 100 skrzynek. Kilka pominąłem, ale to wiadomo. A kto to jest? Dowiem się? No dalej, chcemy. Ciekawe, bardzo ciekawe. Tomna? Tomna? Different. You're not from our universe. It's good to see you guys. It's
Absolutnie nie kojarzę postaci. What did we like die or something? What? No, nope, no, no, definitely not. So how are things in your dimension? The usual, a bunch of evil scientists attempting interdimensional domination. Huh? So, what you collecting? Crystals, gems, masks. Ooh, fun. Well, good luck with that. Wait, you're not coming? Sorry, I fly solo. Solo. But I'll lend a hand where I can. In fact, I already have. Okej. Powiem wam szczerze, że jestem trochę zadziwiony. Nie pamiętam, żeby ta postać występowała w którymś uniwersum Crasha. Nie jestem aż tak super wielkim hiperturbofanem, bo w sumie same Ensign Trilogy, które wyszło, te Crashe w sumie głównie ogrywałem i nie przypominam sobie, by była tam Tona. Albo i była? Kurczę, autentycznie, słuchajcie, nie wiem, nie pamiętam, więc zobaczymy, jak to będzie. O! Tutaj wcześniej, widzę, odblokowano linię czasu Tony. Ma swoje własne plany przejść do linii czasowych, żeby zobaczyć, jak krzyżuje się ścieżki jej oraz Crasha i Coco. Ciekawe rozwiązanie. Widzę, że mamy tutaj taśmę z retrospekcjami. Czy ja zdobyłem taśmę z retrospekcją w tym poziomie? Aż nie mogę sobie przypomnieć. Ale dobra, moi drodzy, słuchajcie. My na dzisiaj kończymy. Słyszymy się w kolejnym odcinku już jutro. A ja wam za dzisiaj jeszcze raz dziękuję. To by było na tyle. Jeżeli wam się podobało, dajcie znać w komentarzach. No i co? Trzymajcie się, cześć. Pa, pa. No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.